Dobry wieczór. Anna Stencel z Rzeszowa, tak? Zgadza się, dobry wieczór, witam. Ostatnio widziałem cię po meczu z Radomką. Mocno zadowoloną, mocno roześmianą. To chyba duża frajda była wygrać 3-0 tak ważny mecz. No, się pan nie powinien dziwić, że zadowolone byłyśmy, bo się takiego wyniku przede wszystkim nie spodziewałyśmy i nastawiałyśmy się nawet na 5-setowy bój, dlatego wygrywając 3-0 z Radomką, naprawdę była w nas olbrzymia radość. To było widać, no, nawet ciebie uchwycono po meczu, byłaś mocno rozweselona, weselutka, także bardzo ładnie to wyglądało. Jak ci jest w Rzeszowie, powiedz? No bardzo fajnie, bardzo fajnie. Cieszę się, że tu trafiłam i uważam, że podjęłam naprawdę fajną decyzję, bo mamy naprawdę super atmosferę w drużynie. Dziewczyny są naprawdę rewelacyjne i pod względem charakterów, i pod względem siatkarskim mamy fajny sztab. Miasto też jest fajne, tylko szkoda, że troszkę zamknięte. Teraz nie ma co odwiedzać nowych restauracji, ale jakoś dajemy radę. Mimo wszystko jestem szczęśliwa, że tu jestem. No, grasz w zespole lidera, grasz, bo bardzo często jesteś na boisku, o tym za chwilkę. Po kilku latach spędzonych w Pile, poprzedni sezon w Bydgoszczy, teraz trafiłaś do zespołu jednego z faworytów. Zasłużyłaś na to na pewno. Jak traktujesz ten zeszły rok, no bo tutaj wiele rzeczy się wydarzyło. Zostałaś powołana do reprezentacji Polski, przeniosłaś się do Rzeszowa. To był ważny rok? Myślę, że bardzo ważny. Bardzo ważny pod względem takim, że zrobiłam krok do przodu wychodząc z Piły i zaczęłam szukać czegoś nowego. I myślę, że w tym kierunku się przede wszystkim bardziej rozwinęłam i zaowocowało to, tak jak pan mówi, powołaniem do kadry, więc no myślę, że bardzo wiele dał mi ten rok, a zobaczymy, mam nadzieję, że następny krok, czyli przyjście do Rzeszowa, da mi jeszcze więcej, dlatego no wszystko przede mną i z niecierpliwością czekam, co będzie dalej. No, trafiłeś do Rzeszowa, mocna konkurencja, bo i Gabriela Polańska i Zuza Efipienko-Młotkowska. Teraz grasz coraz częściej, grasz dużo, zdobywasz dużo punktów z Radomiem 11. Jak wygląda rywalizacja tak na co dzień? Przede wszystkim to jest zdrowa rywalizacja, bo zarówno na boisku, jak i poza boiskiem bardzo się wspieramy i myślę, że mam się co przypatrywać, bo dziewczyny są naprawdę doświadczone i dużo się uczę, dużo też staram się z nimi rozmawiać, tak troszkę czasami wypytuję, więc no mówię, przede wszystkim zdrowa rywalizacja, ale jeśli chodzi o na przykład momenty, kiedy się schodzi z boiska, no to staramy się sobie same nawzajem podpowiadać, więc jak najbardziej na plus. Powiedziałeś, że ci się w Rzeszowie wiele podoba. Miasto, zawodniczki, atmosfera, sala. A trener? Trener ci się nie podoba? Nie, nie wspomniałam o sztabie. No to wyleciało mi z głowy. Nie, no tu nie ma co kwestionować, bo Nie, żeby to nie było na łubu-dubu, że jest fajnie, ja nie pytam nie bez powodu. Ja Stefana znam bardzo długo i on mi się nigdy nie chce przyznać tak szczerze, jak mu się pracuje, to teraz ciebie spytam, masz okazję mi powiedzieć. To ja powiem wtedy. Jakim trenerem jest Stefan? Nie, no na pewno przychodząc do Rzeszowa decydowałam się też patrząc pod względem trenerów. No to na pewno nie tylko pod względem takim, że Rzeszów zajął drugie miejsce, ale przede wszystkim jak dla mnie, bo jeszcze się uczę mimo wszystko, to patrzyłam na wybór trenera i bardzo dużo uwagi poświęca mi na wiele aspektów taktycznych i mentalnych, dlatego też bardzo fajnie. Sztab mamy naprawdę też super. Wszystko jest super. No Jezu, jak miło cię słyszeć takie słowa. A na czym pracujecie? No bo popytałem trochę ludzi ze środowiska żeńskiej siatkówki, dużo dobrego usłyszałem. Nie będę ci mówił, żeby ci się w głowie nie poprzewracało, ale mówię o tym, że jesteś bardzo dobra w ataku, masz swoje bardzo mocne punkty, w faście jesteś dobra. Nad blokiem można popracować, nad czym pracujecie? A czy nie, to nie było złośliwe. To każdy ma lepsze i słabsze. Co nawet trzeba. No tak, to każda zawodniczka ma jakieś swoje silne, ale też i słabe strony. Ktoś jest dobry w przyjęciu, a ktoś jest słaby w przyjęciu, ale dobry w ataku. Dlatego
No ja uważam, że jestem, że jednak ten fast to jest moją silną stroną, ale nad blokiem muszę jeszcze troszkę popracować, to się nic nie zmieniło. No i tak się docieramy z naszymi rozgrywającymi, cały czas się szukamy. No ale się znajdujecie chyba już tak troszeczkę lepiej, znaczy coraz lepiej. Tak, tak, to wszystko wymaga czasu, ale myślę, że na te najważniejsze rozgrywki już będziemy naprawdę zgrane. Najważniejsze rozgrywki, no właśnie, jesteśmy w trakcie sezonu, idzie bardzo dobrze, no ale przed Wami ważne rzeczy. Jest Puchar Polski, jest cały czas Liga Mistrzów. No ten pierwszy turniej trochę nieszczęśliwy, trochę pechowy, ale co, chyba się nie poddajecie jeszcze. Jeszcze rewanżowy turniej w Szwerinie, od tego zacznijmy. No oczywiście, że tak. No, może ten pierwszy turniej nie poszedł po myśli, bo pojechałyśmy tam bardzo nastawione na wygraną i pierwszy mecz troszkę nas jakby, nie wiem jak to powiedzieć, przygasł. Zdeprymował? Słucham? Zdeprymował troszkę? Po tym ta porażka? Może nie zdeprymował, bo w następnych meczach się obudziłyśmy i zagrałyśmy naprawdę z Busto fajny pięciosetowy pojedynek, dlatego myślę, że nie zdeprymował, ale może zaskoczył, że jednak są zawodniczki, które się nam dosyć mocno postawiły. Ale co, no myślę, że mamy jeszcze drugą szansę i ten wyjazd do Szwelina już będzie z troszkę innym podejściem, z nastawieniem na ciężką, bardzo ciężką walkę i zobaczymy. Na pewno nie jedziemy tam z uznaniem wyższości zawodniczek przeciwnych, tylko na pewno będziemy jeszcze walczyć o to wyjście z grupy. Finał Pucharu Polski, już wiecie z kim będziecie grały. Pierwszy mecz z zespołem z pierwszej ligi, z silnym zespołem z Sosnowca. Później nie wiadomo, ale wszystko. Sporo wskazuje na to, że być może będą to zawodniczki siatkarki z Polnic, tak? No, jeśli wygramy z Sosnowcem, a na to się nastawiamy, bo oczywiście jedziemy tam po to, żeby wygrać, no to w 1/4 trafimy na zwycięzcę pojedynku Chemik Police i Legionowo, więc no, będzie kolejny ciężki mecz, ale, no, ale co, będziemy walczyć. Czyli walczycie o wszystko, walczycie i w Pucharze Europy, i w Pucharze Polski, no i nie zapomnijmy o tym, że jeszcze cały czas trzymając kciuki, żeby w tym roku się udało wszystko dograć do końca, Tauron Liga, prawda? Zgadza się. Najważniejsze rozgrywki się właśnie dopiero zaczynają. Jest bardzo dużo grania, bo praktycznie co 3-4 dni mamy mecze. Ale najważniejsze to, żeby tak jak Pan mówi, dograć do końca i być zdrowe i zająć jak najwyższe miejsce. To jest przede wszystkim nasz cel. Jeszcze trochę tam rozglądając się, przygotowując się do rozmowy z Tobą, zostałem nakierunkowany na jeden temat, który jest ku pokrzepieniu serc tych młodych dziewczyn i chłopaków, którzy nie trafili do Spały ani do Szczyrku, prawda? Ty trafiłaś do reprezentacji, a nie byłaś w SMS-ie. No nie byłam. Mój to nie jest złe, to jest moje zdanie. Ja mówię to wręcz. Ale mam bardzo dużo zawodniczek, które nie trafiły do Szczyrka ani Sosnowca, grają w najwyższej klasie, dlatego myślę, że nie można się od razu załamywać tym, bo ja na przykład byłam rocznikiem dopełniającym i nas mało trafiło z mojego rocznika. Ale co, no, każdy ma swoje marzenia, najważniejsze to jest to, żeby dążyć do nich, a jak już się będzie spełniało swoje marzenia, to może ktoś z boku jeszcze nas zauważy i troszkę nam pomoże. Dlatego wszystko przychodzi z czasem i z ciężką pracą oczywiście. Aniu, ja Ci życzę spełnienia marzeń. Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Życzę powodzenia, zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.